Podczas ostatnich 2 lat świat zrobił duży skok od zera do bohatera. Nowa rzeczywistość stała się wyzwaniem, w szczególności dla procesu odpowiedzialnej cyfryzacji. Aby zostać bohaterem, należy przede wszystkim stawić czoła potrzebom społeczeństwa, które aktualnie potrzebuje bezpieczeństwa. Prawie 2/3 zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem dotyczy sektora edukacji. Stąd misja zespołu Microsoft dla Edukacji, która wspiera edukację i szkolnictwo wyższe w odpowiedzialnym procesie cyfryzacji. Microsoft Polska szyje swoją ofertę na miarę bezpiecznych szkół, uczelni i placówek edukacyjnych. Wraz ze wzrostem zagrożeń, bezpieczeństwo w przestrzeni cyfrowej jest niezbędne do stworzenia poczucia wolności w sieci, ochrony prywatności danych i zwiększenia zaufania do technologii, na których tak bardzo polegamy. Aby każdy z nas mógł się uczyć i rozwijać, musimy się czuć i być bezpieczni. Zacznijmy od klucza. Kiedy budujesz dom, robisz dużo, żeby ci, którzy będą w środku wraz ze wszystkimi cennymi rzeczami, byli bezpieczni. Wstawisz solidne drzwi, zamki, alarmy i zamontujesz monitoring. I dobrze, bezpieczeństwo jest najważniejsze. A czy tak samo dbasz o swoje bezpieczeństwo cyfrowe? Czy z odpowiednią uwagą i świadomością dbasz o swoje klucze do internetu, czyli hasła i inne dane do logowania w twoje różne przestrzenie w sieci? Posłuchaj, jak możesz to zrobić. Safe, zapełniony kosztownościami, będzie chroniony porządnym i trudnym do złamania zamkiem. Czy twoje hasła też są trudne do złamania? Czy może dla własnej wygody wykorzystujesz treści, które są proste do złamania? Takie jak imiona dzieci, adresy, datę urodzenia? To tak, jakbyś na kluczach do domu wpisywał swój adres. Pamiętaj, że hasło zgodne z dzisiejszymi standardami powinno mieć minimum 12 znaków, a wśród nich duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne, takie jak na przykład wykrzyknik. Im bardziej skomplikowane hasło, tym bezpieczniejszy będzie twój safe. No a co może zrobić ktoś, kto jednak poznał twoje proste hasło? W zależności od tego, do czego to hasło jest wykorzystywane, może na przykład ukraść twoje konto w mediach społecznościowych i publikować za ciebie, dotrzeć do twoich osobistych dokumentów i zdjęć trzymanych w chmurze, kupować rzeczy w sklepie internetowym z twojego konta, no i oczywiście zyskać dostęp do twoich pieniędzy na koncie bankowym. Zrobiło ci się już gorąco i zacząłeś właśnie myśleć, czy wszędzie masz ustawione trudne do złamania hasła? Tak? No i bardzo dobrze. Ale teraz pewnie myślisz, że jak to będzie możliwe, żebyś te wszystkie różne hasła zapamiętał. A jeszcze jak ci będą je kazali co miesiąc zmieniać na nowe, to już pewnie szukasz swojego notesu, w którym będziesz je wszystkie zapisywał. No chyba jednak tak nie zrobisz, co? Uspokoję cię. Możesz skorzystać z menadżerów haseł, które nie tylko zapamiętają je za ciebie, ale podpowiedzą nową, skomplikowaną wersję. A w przyszłości pomogą ci się zalogować za pomocą zapisanych danych. To będzie taki, no wiesz, twój notes na hasła. Tylko że nie da się go ukraść z szuflady twojego biurka. Tutaj z dużą pomocą przychodzi bezpłatna i popularna przeglądarka Microsoft Edge. Wystarczy, że zalogujesz się w niej swoim kontem Microsoft i możesz już zacząć bezpiecznie przechowywać hasła do swoich ulubionych stron w sieci. Albo skorzystać z generatora silnych haseł. Przeglądarka sama cię zaloguje, jak tylko wrócisz w to samo miejsce w sieci. Najlepsze zabezpieczenie to jednak zero zaufania i brak haseł. Dzięki czujnikom linii papilarnych, funkcjom rozpoznawania twarzy, to ty jesteś hasłem. Korzystaj też z dedykowanych aplikacji generujących klucze dostępu, zmieniające się automatycznie co jakiś czas, takich jak na przykład Microsoft Authenticator. Wiele serwisów i stron internetowych umożliwia ci logowanie się do swojego konta z wykorzystaniem weryfikacji dwuetapowej, czyli dodatkowego kodu, który otrzymasz na swój adres e-mail lub odczytasz ze swojego urządzenia mobilnego. Warto ją aktywować i z niej korzystać, bo to tak jakby twoimi drzwiami antywłamaniowymi było silne i niepowtarzalne hasło, ale zaraz za nimi był prywatny ochroniarz, który wpuści tylko ciebie. Ustawiając weryfikację dwuetapową, dostaniesz powiadomienie na przykład na swój telefon, że ktoś próbuje się zalogować do twojego konta. No a skoro to nie ty, to będzie jasny sygnał do zmiany hasła, bo ktoś już je przejął.
Pamiętaj, że włączając tego typu zabezpieczenia, proces logowania zawsze będzie od Ciebie wymagał dodatkowych działań, jak na przykład przepisanie kodu z aplikacji uwierzytelniającej. No i urządzenie, na którym ten kod będzie się wyświetlał, musi być uruchomione i musisz mieć do niego dostęp. Ok, to już umiesz zadbać o swoje hasła, ale czy potrafisz zadbać o swoje informacje? Pewnie słyszałeś o zjawisku phishingu, który jest niczym innym jak wyłudzaniem danych. No bo wiesz, dziś dane są bardzo cenne. Tak, nawet Twoje dane. Co więcej, w temacie ich zabezpieczenia również decydującą rolę odgrywasz Ty. To trochę jak w czerwonym kapturku. Wilk nigdy nie trafiłby do babci, gdyby sam kapturek go tam nie zaprowadził. Tak samo przy dobrze zabezpieczonych kontach nikt nie wykradnie Twoich danych, jeśli sam się na to nie zgodzisz. W sieci trzeba jednak być ostrożnym. Złodzieje, tak jak wilk, są bardzo podstępni i często wystarczy jedno złe kliknięcie i możesz mieć wiele problemów. Na co zwracać uwagę? Na przykład na podejrzane i nieoczekiwane załączniki, na niepasujący adres domeny do nadawcy, na pilne wezwanie do działania lub groźbę, na podejrzaną interpunkcję, ortografię i gramatykę w wiadomości. Jedną z form obrony przed wyłudzaniem Twoich danych jest ochrona antyspamowa, której inteligentne filtry ograniczają ilość niebezpiecznych wiadomości. Jak widzisz, zagrożenie dotyczy każdego użytkownika internetu. W proces odpowiedzialnej cyfryzacji powinni być zatem zaangażowani wszyscy, zarówno władze szkół, uczelni i placówek edukacyjnych, jak również nauczyciele, wykładowcy czy studenci. Projekty Szkoła oraz Uczelnia w Chmurze Microsoft obejmują całą społeczność edukacyjną i akademicką, mając na celu wsparcie efektywnego i bezpiecznego procesu nauczania i uczenia się. Wprowadź zmiany już dziś. Zadbaj o świadome bezpieczeństwo cyfrowe Twoje, Twoich bliskich i Twojej organizacji. Zawsze lepiej zapobiegać trudnym sytuacjom. Zacznij już teraz.